Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie głośnika. Głośnika bezprzewodowego, ale nie do końca przenośnego. Natomiast bez wątpienia jest to najbardziej zaawansowany głośnik, jaki miałem w testach. Nawet przebija głośnik firmy Bose, który kosztuje prawie 1000 zł. Tu mamy sprzęt z jeszcze wyższej półki i moim zdaniem jeszcze ciekawszy, ale przekonacie się sami o tym w rozpakowaniu. O czym mowa? O głośniczku, moi drodzy, Marshall Acton. Cenę tego modelu oraz innych od Marshalla sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. No dobrze, przed nami naprawdę duży kartonik z głośnikiem Marshall Acton. Oczywiście głośnik korzysta z technologii Bluetooth, ale to nie wszystko. Mamy tutaj tylko w sumie jeszcze model i logo producenta oraz takie stylowe zdjęcie. Zobaczcie, najciekawsze informacje mamy z tyłu. Zawartość opakowania, przewód mini jack 3,5 mm, standard Bluetooth w wersji 4.0 oraz EDR, wejście 3,5 mm, dwa głośniki średniotonowe o średnicy, jak tutaj dobrze widzę, 19 mm i jeden głośnik basowy, czyli woofer o średnicy 102 mm, czyli ponad 10 cm, całkiem duży. Tu mamy też dane. Te małe głośniczki mają 2 razy 8 W, a ten duży ma aż 25 W, czyli całkiem sporo. SPL tutaj mamy określony na 100 dB i, moi drodzy, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz. I z ciekawszych informacji, maksymalny pobór mocy do 70 W, no czyli naprawdę całkiem sporo. Mamy też podane wymiary głośniczka, jakby kogoś interesowały, i waga 3 kg, tak więc całkiem ta waga solidna. Mamy też opis tutaj poszczególnych pokręteł, przełączników, ale myślę, że to sobie zobaczycie za chwilkę. O wiele ciekawiej to będzie wyglądało już tak po rozpakowaniu. Więc dobra, jeśli chodzi o kartonik, to by było na tyle. Pozbywamy się go szybciutko. Moi drodzy, jak rozpakujemy, czeka nas taki styropianowy element i mamy tutaj instrukcję po polsku, taką książkę, czyli oryginalną instrukcję Marshalla, angielski, niemiecki, jeszcze kilka języków, naprawdę dość obszerna, pokazująca tutaj takie podstawowe elementy tego zestawu, co jak podłączyć. Tutaj mamy, moi drodzy, przewody zasilające. Tutaj mamy z płaską wtyczką europejski, taki tradycyjny, a tutaj mamy amerykański przewód. No, oczywiście firma amerykańska, więc też to jest w standardzie. No i zobaczcie, super to wygląda. Po prostu kabel robi niesamowite wrażenie. Przewodzik bardzo fajny, pozłacane, bardzo ładne, takie oldschoolowe wtyki mini jack 3,5 mm ze sprężynkami, bardzo dobrze zabezpieczone i kabelek, zobaczcie, bardzo, bardzo rozciągliwy, tak więc w takiej formie nie zajmuje dużo miejsca, a możemy sobie podpiąć na przykład jakieś urządzonko znajdujące się nawet 1,5 m od tego głośniczka. Bardzo fajna rzecz. I moi drodzy, sam głośnik Marshall Acton, zabezpieczony takim woreczkiem. Wygląda to stylowo naprawdę, ale już pora go sobie z tego wypakować. No i w tej chwili widzimy tył tego głośnika, oczywiście to nie jest front, jakby nie było. Mamy wlot powietrza, czyli bardzo przydatną rzecz, wzmacniającą tutaj, potęgującą basy. Mamy miejsce na podłączenie tego przewodu sieciowego. Mamy też taki przełącznik standard power saver. Do czego to jest, doczytamy sobie w instrukcji. Natomiast co do samej obudowy, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj to mamy taką twardą skórę. Wygląda to bardzo elegancko, robi bardzo dobre wrażenie. Sam front, no zobaczcie, taka świetna siateczka materiałowa, logo Marshalla, po prostu piękne. I od spodu gumowe nóżki, które raz, że bardzo dobrze ten głośnik mocują do podłoża, to po drugie też zapobiegają wibracjom zapewne. I moi drodzy, jak go sobie skierujemy w ten sposób, widzimy cały panel sterowania. Panel sterowania jest po prostu piękny. Wygląda bardzo oldschoolowo. Już na pierwszy rzut oka zobaczycie sobie, że ten tutaj cały panel to jest piękne, szczotkowane aluminium, po prostu wygląda genialnie. Sam włącznik, zobaczcie,
taki oldschoolowy pstryczek nawet ciężko chodzi z takim oporem, po prostu świetna rzecz. Przyciski Source Wake, przycisk do parowania, też tak chodzą dość intensywnie. No i bardzo przydatne trzy pokrętła. Pokrętło zwiększania tonów wysokich, tonów niskich, czyli basów, i pokrętełko volume, regulacja głośności. Wszystkie pokrętła przesuwają się z takim lekkim oporem. Bardzo można ten moment obrotu potencjometru wyczuć i bardzo dokładnie sobie wyregulować. Świetna rzecz. Mamy też tutaj dwie kontrolki oraz mamy wejście na ten przewód, który widzieliście na początku. Czyli po prostu możemy sobie urządzenie albo sparować przez Bluetooth, albo po prostu podłączyć w ten sposób i rozpocząć korzystanie, odtwarzanie muzyki z tego głośnika. Powiem Wam, że kolejny sprzęt, gdzie nie mogę doczekać się, aż go włączę, aż go przetestuję. Tak więc w tej chwili podziękuję Wam już za obejrzenie tego rozpakowania pierwszego rzutu okiem. Powiem Wam, że pierwsze wrażenia są po prostu świetne. No tak pięknego głośnika jeszcze nie widziałem. Jeśli będzie grać tak samo pięknie, jak wygląda, to będzie na pewno prawdziwy hit. No i oczywiście szykuje się ciekawa recenzja. Tak więc recenzja już za jakiś czas. Ceny tego głośnika i innych modeli głośników Marshalla sprawdzicie w opisie filmu, w linkach. No i pamiętajcie też zajrzeć na mojego Facebooka oraz często wchodzić na kanał, ponieważ codziennie dzieje się coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!